Ale pachnie pięknie. A co robisz? Co robię? Robię krem. Krem? Krem. Jak je? Piękny, szyjebane. Oj, kuchni. To jest czwarte dzieci. Jaki olej? Mirza. I to jest tuja. I jaki to ma terapeutyczny walor? Tuja. Mhm. Przeciw... Taka antywirusowa. Opryszki jakieś i problemy skórne, wirusowe. A shea ma niesamowite właściwości odżywcze na skórę. Że tu jest taka mieszanka. Zobaczymy, czy mi to jeszcze chwyci. Magic mix. Właśnie próbowałem ten, ale ten jest tylko na duży kontener, tak? Krem. Wow, ale masaż. Krem piękny. Cześć kochani, Therapeutic Mama tutaj i dzisiaj mamy gości, mamy gości, 7 osób nagle. Teraz mamy 15 minut do naszych gości i jaki możemy robić pyszne, zdrowe i terapeutyczne przepis na szybko dla gości. To jest nasze wyzwanie dzisiaj. Może używamy nasze Magic Mix i zobaczymy, czy damy radę? Mamy fajną muzykę i mamy składniki już przygotowane tutaj. Zobaczcie, co potrzebujemy na nasze szybkie ciasto terapeutyczne. Okej, okay, tutaj mamy wzgórz, mamy orzechy włoskie i jakikolwiek owoce suszone. Ja lubię figi i śliwki. Tutaj mamy foremka, takie mniejsze. Na górny część mamy mango, awokado, na dekoracji mamy kiwi i trochę sól himalajski mamy też. I używamy nasze Magic Mix. Zamrażarkę na jakieś 15 minut. Teraz robimy górną część. Mamy 10 minut i gości będą. Ha. Dałam pół kiwi, bo lubię limonka, ale nie mam limonka, więc pół kiwi tam. Blenduję, już blenduję. Będzie dobre. Fajnie. Mamy peski od kiwi. Spróbujmy. No, jest trochę słodkie, trochę kwaśne. I trochę awokado i to jest co szukamy. Bardzo pyszne. I mamy nasze ciasto. Okej, okay, teraz to wkładamy do zamrażarka.
mamy nasze terapeutyczne ciasto. Ten gość jeszcze śpi. Mamy ciasto zrobione. Mamy gości w drodze. Mamy posprzątane kuchni. Nawet dobrze dzisiaj. Pytanie, czy można zrobić coś pysznego, coś terapeutycznego i coś zdrowego na szybko z Maggie Mixem? Odpowiedź jest, można. O, i mamy gości. Szykujemy ciasto dla naszych gości. Nie, tak jak wiesz, daj mi jogę. Nie. Chyba, możemy chwalić. Smakuje, konsystencja do poprawy, ale cała reszta. Nie, naprawdę. Tacos meksykańskie, ale wegetariańskie. Jak można zrobić taki mięsny sos bez mięso? Pokażę Ci teraz. Żeby robić ten sos, mamy kalafior, który będzie a la mięso, mieszany sun-dried tomatoes, więc pomidory takie suszone. Tutaj mamy trochę paprykę. To nie jest istotne, ale lubię taki smak paprykę. I mamy tutaj słonecznik. I słonecznik już mam różne tutaj przyprawy. Tutaj mamy taki przypraw z pomidory chili z Organic Village, bardzo dobry. I harissa, bardzo lubię ten. Tutaj będziemy zblendować w nasze Maggie Mix. To i to. I to robi taki a la mięso. I takiej konsystencji szukamy. Takie. Mięso drobne, pokrojone, wegetariańskie. Trochę ghee możemy roztoczyć tutaj na patelnię. I wysypujemy tutaj nasze mięso bez mięsa. I zobaczymy piękne konsystencje. Soli jest ważne. Jakiś łyżeczka. To jest ważne. Ja robię dla całej rodziny, więc mam dużo tutaj patelnię, ale na dwóch osób, no to 1/4 łyżeczka sól. Soli trochę płatki drożdżowe sypałam. Te suszone pomidory też dają taki fajny smak, ale improwizujcie. Możecie używać jakieś oliwki. Dużo rzeczy tutaj pasują, ale musisz myśleć meksykańskie. Meksykańskie smaki są chile, to są jalapeno, to są kumin. To są rzeczy, które poszukajcie na internecie meksykańskie przyprawy i trzeba iść w tą stronę, bo na pewno nie chcesz meksykański po polsku. Inne jest u babci. Albo meksykański po amerykańsku. No nie, myślimy meksykańskie po meksykańsku, to jest ważne i to jest pyszne. Okej, niech to zagotuje tutaj na jakieś, nie wiem, 15 minut na mały ogień. Idziemy zobaczyć, co łopaku tutaj zrobił. Budowałeś twój prezent. Ekstra to zrobiłeś. I sam. Ja tylko ci szukałam dwie części, co? I naprawiłam koło. Niesamowite. To jest moje, tak? Ja jestem złym. Ja lubię. Mogę być. Tutaj gotujemy. Okej, to zaraz nagrywam. Tutaj gotuję czerwony ryż. I trochę kukurydzy to nasz obiad. Tutaj mieszałam taki taco shells i będziemy to smażyć i będzie pyszne. Będzie dobre. I co? Co mam pokazać? O, ekstra. Teraz robimy nasze tortillas tutaj, smażymy na naszej olej kokosowe. Okej, nasze mięso bez mięsa jest gotowe, pięknie to wygląda. Tutaj mamy guacamole, sałatka, ser pyszne i mamy dziecko na drugie danie. Okej, tutaj mamy wszystko przygotowane, taki taco. Nie, to jak raz może, czekam, doleję jeszcze to. Zobaczcie, o, to jest the business, yes. Ja to się nie... Mam dziecko, mam ten marudny, dopiero się obudził. Co, chłopaczko?
Chcesz ze mną zjeść? Chodź, ja cię wezmę. Chodź, ja cię nakarmię. Chcesz nakarmić? Ciekawy obiad z porą dzieci. Ale jest pyszne. Okej, kochani, zostali skromny kawałek naszego ciasto i zjem na kolację, bo było takie dobre. To jest oświeżające, to jest takie, że czujesz, że żyjesz lepiej, jak jesz takie ciasto, zamiast inne ciasto, które później tak boli mi brzuch, coś mi jest nie tak. Więc uwielbiam nasze terapeutyczne ciasto i uwielbiam nasze Maggi Mix. Kochani, jeżeli macie takie opcje, żeby kupić dobry sprzęt, to polecam Maggi Mix. Jeżeli nie macie takiej opcji, spróbujcie z tym, co macie i daj mi znać, czy jeżeli spróbujcie ten ciasto i czy się smakuje, czy jest dobre. Therapeutic Mama tutaj, kocham was bardzo. Zobaczycie, jak dzieci nawet się bawią z Maggi Mixem. Fajna jesteś! O, dziękuję. No, macie Maggi Mix dom. Pięknie tam żyjecie. Powodzenie, spróbujcie terapeutyczne przepisy, będą więcej i więcej i więcej. I chyba to wszystko. To pa, pa. Do zobaczenia.